Gotowa. 3, 2, 1. Zaczynamy! Drodzy rodzice, ostatnie 12 minut waszych pociech. Większy doping bym poprosił, żeby oni czuli, że jesteście. To jest ostatni mecz w roczniku 2013, tak więc skupujmy swoje pociechy. Głośno, głośno i wyraźnie. Gdzie się patrzysz? Końcówka turnieju, potem deklaracja i będzie można iść na zamki i na dmuchańce. Jak ktoś by chciał poskakać z Romciem, to tu też go można wziąć ze sobą. Jakoś sobie poradzę przy dekoracji samemu, chociaż ja bez niego jak bez ręki, tak więc Romuś, się żartowałem, zostań tu z nami. Dopingujmy, dopingujmy. Ostatnio i teraz 3 minuty. Jakbyś ma lepiej widział bycie, 2013. Drodzy rodzice, cieszmy się. Gdzie są kibice kolejarza? A Ape Kowale? Widzę, że jest... Wie pani co? Ja mam jeszcze drabinę. Jakby pani chciała jeszcze wyżej, to ja... Romuś, podaj drabinkę. Na bramkę na boisku numer 3, a strzelają Junior Nakło. Ja bym poprosił jeszcze wolontariuszy, żeby są przyniesione o zniesienie wszystkich podów M-Sportu tutaj Mikołaj. No nie było fałdy. Nie była walka batych tam. Tak, zróbcie zmianę, niech chłopak odpocznie chwilę. W porządku? Zaczynamy. Tak, gramy, w porządku? Gramy do gwizdka, proszę pamiętać, dobrze? Graj. No właśnie tę listę przygotowuję. Do przodu, stop! Okej, super. Kurde, nie może przejść kozioł. Kurde! Nyky, nyky, inny, by, tak? Najlepsza bramka. Ależ fantastyczna obrona bramkarza HKS Koleja Słonice. To jest niesamowite, to jest życzenia. I mamy bramkę dla Nakła, Junior Nakła strzela bramkę na boisku numer 3. Gramy, gramy! Teraz? Jedź!
Tomasz, tak Tomasz. I ponownie numer 28. Rodzice odżyli. Tata jest. Tato, już słońce wyszło, można kapturek ściągnąć. Bo ty takie rozpoznawczy zbar dla syna. Aha, okej. Okay. I bramka na boisku numer 1. Numer 2, strzelcem zawodnik numerem 7, HKS Koleja Skronnica. Bramka numer 2 na boisku numer 1, strzelcem APJPF Przeklewo. Zawodnik numerem 11. Brawo Iwo! Brawo! 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 Krzyknę tak jak Państwo. Brawo bramka z HKS Koleja Skolnice. Fantastyczne trzy obrony w jednej akcji. Naprawdę warto spojrzeć na boisko numer 2. Co wyczynia w bramce, to jest niesamowite. Ja tylko przypomnę, że drużyny, które zjeżdżają się na rok 2015, trenerzy proszeni są do biura zawodów o zabranie list zgłoszeniowych, rozpisek, tak więc i rejestrację o turnieju, tak więc tam do pani Eweliny. Trenerzy, no właśnie. 5 minut ostatnie w turnieju w rozstrzygu 2013. Drodzy rodzice, proszę o wielki doping, niech do końca czują waszą moc, waszą siłę i ta atmosfera na koniec niech zostanie im w pamięci. I bramka na boisku numer 3, ponownie Junior Nakło. Ja tylko przypomnę, że na boisku numer 4 sędzia międzynarodowy Pierluigi Colina, na boisku numer 1 Colina 2. Tutaj na boisku numer 2 sędzia z brazylijskiej ligi Fontolete Pentos na Czajsach Czarnych. No i na boisku numer 1 nasz tutaj Czechleski Bonanza Marcin Szostak. Przepraszam, przepraszam. Dla Kowal. Daj drugą! Ja bym tylko prosił wolontariuszy od razu po zakończeniu spotkania o dostarczenie list zgłoszeniowych Rocznika 2013 do biura zawodów, do pana Romana, tak żeby od razu było policzone kurs sercu, a my szybko reszta wolontariuszy układamy poduchę i przygotowujemy boisko numer 1 na rozdanie nagród w Rocniku 2013. Brawo, Iwo! Tak jest, lecisz, szatą! Iwek twoja? Yeah!
Super, on dostał piłką, czy ten, czy z nogi? Dawaj, podejdź! Bramkę na boisku numer 2, ponownie 3 Junior Nako i tutaj mieliśmy bramkę dla AP Kowale przed chwileczką. Tak więc fascynująca końcówka, ekscytująca wręcz. Kojniszanka również strzela bramkę na boisku numer 1. I bramka dla Junior Nako, a ponownie na boisku numer 3. Tak więc końcówka. Wiele bramek przez cały turniej, ale w końcówce naprawdę kibice mogą oglądać do końca waleczności. Turniej kończy się powolutku z małymi kostkami. 2 minuty do zakończenia tego spotkania i całego turnieju w Rosliku. I mamy bramkę dla Chojnic, dla Chojniczanki, Chojnice na boisku numer 3. Ponownie Chojniczanka strzela bramkę. Idzie z akcją Kowale, idą. I ponownie bramka z posterunku. I konterka. Akcja za akcję. Pół minuty do końca spotkania. Walka do końca. Graj! Brawo! Rozbieg. Ja przypominam, że prosimy do pani Eweliny Rosik 2015, który dojeżdża o rejestrację do biura zawodów do pani Eweliny. Trener Chojniczanki, widzę, tuż już jest. Pobrać proszę 3 listy, bo macie 3 zespoły. Rejestracja u pani Eweliny i jak najszybsze dostarczenie. I zakończymy się jeszcze nie na boisku numer 3. Jeszcze bramka na sam koniec. Na boisku numer 3 i teraz wiemy już, wolontariusze proszę zanieść szybko listę do pani Eweliny i do pana Romana, resztę wolontariuszy poproszę o pomoc w rozkładaniu zakończenia z turnieju. Kasper, jak mógłbyś pomóc trenerowi Michałowi, a drużyny bardzo proszę o podejście, każda za pokuchę. Ja myślę, że końcówka da nam wiele emocji, dużo bramek. Ja to, co rodzice bym prosił, wielkie, wielkie brawa dla tych chłopców za ten poranek słoneczny i za to, co byście pokazali. Fantastyczna zabawa i fantastyczna gra waszych dzieci, waszych wnuków, żeby nie było znowu, że omijam dziadków i babcie. Wolontariuszy proszę szybko o szybkie dotarcie wyników i list zgłoszeniowy. Trenera Karola bym tylko prosił do Romana, żeby zerknął na tabelę, czy wszystko jest ok. Wielkie brawa, uśmiechy do rodziców, APJTV Wszechlebo miejsce 4. A my przechodzimy do pudła. Brązowy medal, 3. miejsce otrzymuje, zajmuje w turnieju Kolejarz Chojnice. HKS Kolejarz Chojnice, miejsce 3. I dzisiaj mamy troszkę spokojniej, bo wczoraj kolejarz 8 zawodników, 4 trenerów. Nie wiedzieliśmy, komu dać mamy medale. A dzisiaj odwrotnie, 10 zawodników i 2 trenerów. Tak, trenerze, po odbiorze, spokojnie, po odbiorze medala, na środek przed drużynę, taniec takiej radości, jak tam był. Wszyscy chcielibyśmy to zobaczyć. Tak, poczekaj pan, spokojnie. Wszystko w swoim czasie. Najpierw zdjęcie, uśmiech. Fotograficzny. Nie, ja nawet nie mam opcji. Ja z panem nie będę tańczył. Okej, mamy. Uśmiechy do fotografa. To będzie się działo.
uśmiechy, oklaski. Zapraszamy trenera na środek, oddany z radości. Trenerze, zapraszam. Drużyna zostanie, niech zobaczy. I tak się bawi, tak się bawi. Koleja. Miejsce trzecie. A my przechodzimy do drugiego miejsca. Romuś, kto zajął drugie miejsce? A miejsce drugie w dzisiejszym turnieju zajęła Gdańsk Gdańsk. Wczoraj się nauczyłem. 1-9-2-2. Gdańsk gra. I tak wczoraj było i dzisiaj też miejsce drugie. Gdańsk 1922 Gdańsk. Myślę, trenerze, że za rok się zobaczymy w stulecie waszego klubu tutaj u nas, a wam życzę jako klubowi awansu do trzeciej, a potem do drugiej ligi na stulecie. Myślę, że to byłaby fajna historia. Najstarszy klub w Trójmieście, w Gdańsku, to przez Gdańsk i Gdańsk przechodzili wszyscy potem do Lechii. Tak więc Gdańsk, historia futbolu. Uśmiechy. Trener zobaczył, czy wszyscy się uśmiechają. Fotograficzny uśmiech. Wielkie brawa, drugie miejsce. Gdańsk, Gdańsk! A my przechodzimy do nagród indywidualnych. Proszę, panie Mateuszu. Okej. Królem strzelców turnieju Przechlewo Cup 2021 w rozcinku 13 sam się wyłonił. Zostaje zawodnik Gdańsk Gdańsk. Hubert Słębarski! Wielkie brawa, królem strzelców dzisiejszego turnieju zostaje Hubert. Uśmiech do fotoreportera, prezes też, filmowy uśmiech i jedziemy dalej. Brawa, brawa na Huberta. Najlepszym bramkarzem turnieju Przechlewo Cup w roczniku 2000-2013 został zawodnik, tyle razy o nim mówiłem, dopiero na koniec dowiedziałem się, jak ma na imię. Bramkarz HKS Koleja Szkolnicek, Żelak Iwo! Naprawdę fantastyczne parady tu w ostatnim meczu z Kowalami. Obrona, dobitka, wstawał, druga dobitka. To było fantastyczne, co wyczyniał, dlatego bezapelacyjnie najlepszym bramkarzem został Iwo. Wielkie brawo dla Iwo. No i teraz MVP, najlepszym zawodnikiem turnieju w roczniku 2013. Też można powiedzieć bezapelacyjnie został zawodnik Akademii Piłkarskiej Kowale Franek Rogalski. MVP rocznika 2013. Uśmiechu nie... Tata, a już można ściągnąć... Niech pan ściągnie kaptur na koniec. Brawo. Wielkie brawa dla Franka. A my przechodzimy do zwycięzcy. Zwycięzcą turnieju Przechlewo Cup 2021. W roczniku 2013 zostaje Akademia Piłkarska Kowale. Wielkie brawa. Również wczoraj w dwóch rocznikach u nas na turnieju fantastyczna akademia, rozwijająca się, grająca w ligach wojewódzkich, w starszych rocznikach, między innymi właśnie z nami, z APJTV Przechlewo w jednej lidze C2 wojewódzkiej, tak więc fantastyczna praca u podstaw i do góry. Uśmiechy. Poczekamy na trenera jeszcze. Łapiemy się za barki. Uśmiech. Wielkie brawa. Pierwsze miejsce. APJ Kowale. A ja już oddaję głos na zakończenie Michałowi Kresowi APJTV Przechlewo. No i klasycznie APE! 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 Brawo, chłopaki!